No dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj mam taki drobny eksperymentalny materiał. Otóż, jak wiecie, od pewnego czasu mam współpracę ze sklepem pokemarket.pl, a tu nagle wylatuję wam z mystery packami, z między innymi pokemarketu. Bo tak, mam dla was dzisiaj raz, dwa, trzy różne mystery packi, a każdy w dwóch sztukach. Także trochę tego jest, ale no właśnie, ja mam współpracę, więc możecie mi zarzucić, że no pewnie dostałem jakieś fajne paczki akurat ustawione od Pokemarketu. Otóż nie, bo widzicie, ja się bardzo wstrzymywałem z tym materiałem, jakby czekałem trochę na taką lukę, kiedy będę miał w swoich materiałach i ona właśnie nastąpiła, bo jestem co prawda już w Polsce, przynajmniej jak oglądacie ten film, ale ja go nagrałem jeszcze przed wylotem do Korei. No i wszystkie te paczki kupowałem niezależnie, z własnych środków. Zresztą wyświetlają wam się tu teraz potwierdzenia płatności na moje dane tutaj Pokemarket, Zart Shop oraz Pykminy Shop. Także jak widzicie, wszystkie są kupione. Macie tam też daty, kiedy je zakupiłem. Także wszystko jest legit i dlatego robię też w ogóle taki wielki test mystery packów. Od razu odpowiadając na pytanie, dlaczego nie ma tu mystery packa Pokegem Kolektora na przykład. Otóż w momencie, kiedy kompletowałem je, to jedyne w ofercie były mystery packi zawierające wyłącznie jedną kartę zgradowaną przez ECA. Ja, jak wiecie, nie jestem fanem kart zgradowanych za bardzo. Bardziej mi zależy na jakichś mystery, znaczy no niewiadomych boosterach ewentualnie, więc no zwyczajnie mi nie odpowiadało taki mystery pack, nie byłby zbyt pasujący do tych tutaj, chociaż no te z Pokémon Shopa też się troszeczkę wyróżniają, ale o tym za chwilę. Przejdźmy do właściwej rzeczy. Okej, okay. Jak zatem widzicie, mamy aż 6 paczuszek, po dwóch z każdego rodzaju. I teraz myślę, że otworzymy sobie po prostu od razu po dwie z każdych z nich. Z czego zacznijmy sobie od Zarda. Te na razie odłożę. Tak, to jest Zard Shop, to są mystery packi promowane jeszcze przez Miłosza z Poker Radio Station. Niestety Zard Shop zakończył swoją działalność, więc już ich nie będziemy mieli okazji nigdy kupić. Przyznam, że trochę mnie zdziwiła ich forma, jakby myślałem, że będą wyglądały trochę inaczej. Jest to po prostu kartonik opleciony czarnym streczem oraz mający... Tak, to jest nalepka w kształcie znaku zapytania. Chyba każda była indywidualnie wycinana z tego, co widzę, więc kraftowo. Bardzo nie wiem, co się po nich spodziewać, bo też przyznam, że nie pamiętam w poszczególnych ofertach, co było napisane, że w każdym z mystery packów jest. Wynika to też trochę z czasu. Znaczy, zaraz do tego dojdziemy. Także, okej. Stretch jest mocny. To mogę powiedzieć na pewno. No, dlatego, że jest też wsparty dodatkowo taśmą klejącą. I też takie moje... A więc jest to mystery pack zrobiony z pudełka po monitoringu. Drugi pewnie tak samo, dokładnie. Tym bardziej czuję się zaskoczony. To jest dobre słowo. Są bardziej kraftowe niż się spodziewałem. Okej. Jeszcze mniej wiem czegoś oczekiwać. Okej. A więc w pudełku, które jest mystery packiem, mamy kolejnego mystery packa, można rzec. Naklejeczki. Why not? Widzę, że zabezpieczenie jest niezłe. Mamy tutaj gąbkę. Ale co jest w środku dokładnie? Dużo folii. Bardzo dużo folii. Myślę, że dało się to zrobić trochę lżej. Mamy trochę kart bulkowych, zdaje się. I mamy tutaj... kolejną naklejkę, Mamy kodziki, spoko. Mamy kartę Volo Holo i trochę bulkowych kart Avery oraz autograf Poker Radio Station. W sumie, mimo że byłem na OTP, to jakoś nie złapałem tego autografu, więc ja się cieszę.
Ja się bardzo cieszę. Oraz mamy booster Fusion Strike i moje ukochane Lost Origin, więc to bardzo na plus, tak z mojej perspektywy. Ale zobaczmy, co jeszcze, czy może tutaj trafimy na jakąś bardziej rzadką kartę, coś cenniejszego. O, tu mamy starsze kodziki, to widzę po ich pleckach. O, jest jedna karta bardziej zapakowana, zostawmy ją na koniec. Ale mamy tak, kolejny autograf, tym razem na ognistej energii. Mamy Sizzlipeeda, kilka bulkowych kart i Tympolo Reverse. A co jest w tej karcie zapakowaną w sliwa? Okej, to jest japońska złota energia. Przyznam, że tego się nie spodziewałem. Jest bardzo, ale to bardzo ładne. Z czego no, sliwy te, co dodają, bardzo zmieniają też, bo one są matowe. Mam wrażenie, że nasze anglojęzyczne energie o wiele bardziej się błyszczą, mają fajniejszą fakturę. Ciekawe bardzo. Ona jest w ogóle z dodatku SM11A. To jest chyba Sun and Moon jeszcze. Dosyć stara karta, tak z mojej perspektywy. Okej, biorę to. Jak na razie chyba najbardziej zaskoczenie. O, jeszcze jeden kodzik. Okej, i mamy booster z Astral Radiance oraz Pokémon Go. Zobaczymy, czy coś ciekawego się w nich trafi. Przypominam, karta była w tym boosterze, więc zobaczymy, czy... Znaczy boosterze, w Mystery Packu, więc zobaczymy, czy coś jeszcze się nam tutaj trafi. Myślę, że otworzymy to trochę losowo, już bez zależności od kolejności. Fusion Strike nigdy mi nic nie przyniósł, absolutnie nigdy, więc nie jestem w stanie powiedzieć... teraz tak, Fusion Strike były... Nigdy się nauczę, w którym dodatku są, w którą stronę kody. To jest dla mnie mankament totalny. Okej, Musharna, Hitmore. Mamy Kuka, który zresztą dostał trainer galery w Lost Origin. Pamiętam tylko dlatego, że zbieram Master Set. Wyłącznie dlatego. Mamy Staryu. Już wiemy, że na reversie nic nie będzie, a rzadką kartą jest Electrode Single Strike, więc nic ciekawego. Otwórzmy sobie od razu Lost Origin. Nie będę tym razem zostawiał go na koniec. Rozwala się cały. Przyznam, że tą złotą kartą jestem wręcz miło zaskoczony. O, wiecie, jak to jest z Mystery Packami, na tym polegają, że no też osoba je robiąca musi na nich zarobić, więc logicznym jest, że nie w każdym Mystery Packu coś się trafi, a tutaj jednak tak było. Mamy Vistar Marker, Kambrinka, Nazlifa, Gastly, Ducklet, więc jest Kaczuszka, Zorua, Bynacle, Gumi, Snorlax jest reversem, nic ciekawego, i Hunchcrow. Jak widzicie, same boostery niekoniecznie. Spróbujmy Astral Radiance. Pokémon Go jest jednak holiday setem, więc zawsze może być tam coś odrobinę bardziej ciekawego. Okej, kodzik wyrzucamy, żeby nie podejrzeć, żeby nie mieć spoilerów, czy coś ciekawego tam się znajduje, chociaż są podobno metody, żeby nawet mając kod w ten sposób przodem do nas, dowiedzieć się, czy kod jest biały, czy czarny, ale to są tajniki, które posiada Dominik. I mamy Mightyena z Trainer Galery, którą już kiedyś wydropiłem, ale bardzo się z niej cieszę, jest to piękna karta, a zdaje się, że ja ją na coś innego wymieniłem, więc cieszę się, że wraca do mojej kolekcji. No i okej. Mamy jeszcze booster z Pokémon Go, który poszedł dosłownie jak kartka papieru, bardzo łatwiutko. No dobra. Zobaczymy, czy Pokémon Go coś przyniesie. Jest tu parę cennych, fajnych kart. Także zresztą z boksa wygranego na giveawayu na początku swojej kariery u Kuby trafiłem bardzo fajną, drogocenną kartę. Mamy Raticate'a i mamy Blastoise'a Holo. Także na te cztery boostery tylko w jednym coś było, więc tak się prezentuje w tym momencie Mystery Packi z Zartshopa. Przejdźmy teraz do Mystery Packów z Pokémon Shopa. pokemonshop.pl. Są one o tyle nietypowe, że dotyczą jedynie kart z pierwszej generacji, czy to jest base set. Z tego co pamiętam, większość z nich jest energiami,
Ocencie sami, zresztą zaraz zobaczymy. Ciekawy pomysł, imitacja boostera zrobiona, tylko ona jest z papieru i na przykład ten jeden się w ogóle rozkleił. Nie wiem, czy jakoś się te karty powinno przekładać, ale no jedno jest pewne, są to oryginalne karty z base setu, więc... Znaczy base setu, nie tylko, tutaj znaczy jungle na przykład, także okej. Jest to coughing, czuję ten vintage, energia, karta trenera. Jest matchup, kolejna karta energii, wodna, jest Growlithe i ostatnią kartą powinien być jakaś rzadsza albo energia, zdaje się. Wiem, że była do trafienia jedna jedyna karta holo, ale do kogo trafiła nie mam pojęcia i ostatnią kartą jest też energia. Przyznam, że te karty base setowe muszę potraktować trochę bardziej bezpiecznie, bo jednak to jest... Podobno one są prosto z boosterów, więc no mogą być co nieco potem warte, jeżeli zostaną zachowane w dobrym stanie. Mamy Poliwaga, no spoko. Mamy jeszcze jednego Meowtha z jungle. Kolejna wodna energia, czy tam były prawie same wodne energie? Jest Bill, jest bardzo ładny Vulpix. Mam wrażenie, że jakieś takie te printy są słabej jakości. Mamy Magikarpa, co mnie bardzo cieszy, uwielbiam tego Pokemona. I ostatnią kartą też jest energia. Okej, więc tak dosyć na szybko prezentują się mistery paki z Pokemon Shopa. No i przejdźmy na koniec do Pokemarketu. Ciężko mi, przesunę sobie, to obrócę, żeby mieć więcej miejsca. Ciężko mi powiedzieć, co tutaj będzie. Znaczy, okej, jest napisane, jeden boostery, znaczy trzy boostery i jedna karta chyba od holo w górę, ale no zobaczymy. Otwórzmy obydwa naraz i zobaczymy, czy co ciekawego się tam kryje. Nie wiem, czy to jest, że w każdym są trzy boostery i karta holo lub droższa, czy jest tu jakaś zależność większa. Jest Scarlet, jest Radiant Charizard z Crowna. Świetnie, ostatnio go wytradowałem, więc w sumie mam teraz dwa Radiant Charizardy, jednego z Pokémon Go, a drugiego z Crown Zenitha, więc na plus. Oj, mamy booster Sun and Moon. To będzie najstarszy booster, jaki będę w życiu otwierał. Także to już jest potężnie. Sam booster Sun and Moon, bo to jest base set Sun and Moon, pragnę zauważyć, jest trochę pieniędzy warty. Więc miejmy to na uwagę, jeżeli nic nie dropniemy, będziemy stratni. I mamy tak, Silver Tempest, mamy kartę, jaką jest Zarude V. No. Mamy Scarlet and Violet oraz Astral Radiance. No dobrze. To tak, Scarlet, Silver, Lost, Astral, Sun and Moon. To jest nasza kolejność, w jakiej będziemy otwierali te boostery. Zacznijmy od najnowszych dodatków. Także jestem bardzo ciekaw, czy tym razem cokolwiek się nam trafi. Szczerze, nie chcę oceniać jakoś za bardzo tych poszczególnych mystery paków. Wiecie, współpraca, wyjdę na nieobiektywnego. Także ocencie je sami, jakby po samym tym materiale, sposób ich wykonania, co ciekawego się trafiło. Mamy Anihilape'a. Także tutaj akurat nic ciekawego się jakoś nie trafiło w tym Scarlecie. Zresztą znacie moje zdanie na temat Scarleta, że mi ten dodatek zwyczajnie nie dropi, nie idzie najlepiej. Zresztą no, tutaj są wkładane też losowe boostery, więc no, to nie jest tak jak otwierać całego booster boxa, że macie jakiś tam gwarant minimum jakiegoś dropu. Jest Hawlucha. Ok, ja odłożę na bok, bo Hawlucha jest grywalny, a trochę ich już mam, więc chyba będę ludziom odsprzedawał te Hawlucha, szczerze mówiąc, powoli. Mamy teraz Silver Tempest. Dodatek, który no w sumie przez jakieś pomniejsze produkty otwierałem teraz trochę więcej, ale jako tako samego Silver Tempesta nie otwierałem zbyt dużo, tak szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy coś ciekawego się nam tutaj trafi, ciężko stwierdzić. Ok, i teraz chyba będzie pozycja Reversa, na której nic nie ma. I na ostatniej pozycji jest Metagross, którego już znamy, bo się nam trafił całkiem niedawno. No dobra, to może Lost Origin, bo wypadałoby ten set trochę uzupełnić.
Jak na razie Radiant Charizard i złota japońska energia, która nawet nie wiem jest którą energią, bo nie wiem, bo to jest Sun and Moon, te specjalne energie no były zwyczajnie inne. Źle przełożyłem. To jest karta rzadka. Okej, czyli może co najwyżej na rewersie nam się coś trafi. Bo jak widzicie, nawet holo nie ma na pozycji karty rare. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. No, same boostery nie oddają. Można mieć nadzieję, że Sun and Moon jeszcze coś fajnego, chociaż nie ukrywam, że wewnętrznie mnie kusi, aby sobie tę paczuszkę zostawić i podtrzymać, bo pojedyncze boostery no też swoje wartości umieją osiągać nierzadko, także Spicy Seasoned Curry pod deck na hisuańskiego Electroda, jeżeli ktoś jest na tyle szalony. Okej, Petilil. Reversem jest Grand i rzadką kartą jest Typlosion V, więc mamy cokolwiek. No i teraz ten najstarszy booster. Przyznam, obawiam się. Nie mam pojęcia, co tam będzie. Z którego to jest roku? Gdzie tu jest data? Gdzieś tu powinna być data. Kiedy to zostało wyprodukowane? 2017 rok. 2017 rok. To jest 6 lat temu. Nie wiem nawet... Okej, jaki kanciasty kod. O kurde. Nie wiem, czy się przykłada 3 czy 4, więc przełożę 3, tak dla bezpieczeństwa. Jakby miało mi się coś więcej niechcący przełożyć. Mamy Charge Bug'a. Rainbow Energy. Okej. To są karty mi zupełnie nieznane, więc chwilę się na nich będę zaczynał. Krokorok. Kramblaurer, chyba tak to się miało. Drauzi na plaży. Grabin. Czemu nie? Firo rzucający jakiś powietrzny atak. Makuhita. Lilipap jest reversem. Nie wiem, czy na pozycji reversów coś mogło dropnąć. I rzadką kartą jest Butterfree. Okej. Więc w wypadku Sun and Moon nic nie dropnęliśmy, ale było to bardzo ciekawe doświadczenie. W ogóle przyznam, że te reversy z Sun and Moon bardzo mi się podobają. Są bardzo fajne. W porównaniu do tych z Air Sword and Shield, no to wow. Wow. Okej. I w sumie tyle ode mnie. Mogliście zobaczyć ten wielki test mystery packów. Sami ocencie, jeszcze raz powtarzam, co o nich sądzicie. Każdy z nich był jednak trochę inny, miały inne rarity, inną liczbę boosterów, więc no bardzo ciężko jest je między sobą porównać, ale no zobaczymy. Mogę rzec tylko tyle, że Zardshop przez to, że przestał funkcjonować, to już nowych boosterów od niego, znaczy boosterów też, ale nowych mystery packów nie dostaniecie. Pokemarket wiem, że na pewno będzie robił jakieś mystery packi, za to Pokemon Shop chyba też gdzieś tam zapowiadali. No i co? Do następnego razu. W kolejnym materiale w przyszłym tygodniu widzimy się już bardziej na żywo. Znaczy na żywo. Na świeżo. Po 4 tygodniach nieobecności. Tak realnie. Nagrywania. Do następnego. I cześć.